Wreszcie, wyczekana wyprawa. Długo, długo czekałem, długo się szykowałem. Będę tam siedział 4 doby. Pełne 4 doby. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony, no niestety, pogoda nie. Nastroj optymistyczny. Dzisiaj, co prawda, nie pada, ale za to mocno, mocno wieje. Więc dopiero wieczorem ma trochę wiatr siadać. Pewnie wieczorem dopiero wywiozę zestawy. Wieczorem będę mógł posądować wodę, bo na razie się po prostu nie da. Od jutra wiatr ma być mniejszy, ale niestety ma za to padać. Ma padać poniedziałek, wtorek, środa. Dopiero w czwartek, jak będę zjeżdżał, ma przestać padać. Czy to jest źle? Nie wiem. Czas pokaże. Z tego, co wiem, podczas upałów, które były w zeszłym tygodniu, ryba słabo reagowała, była bardzo apatyczna. Pojedyncze brania były. Być może ta cyrkulacja zachłodnia, obniżenie temperatury spowoduje, że ryba będzie bardziej aktywna. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie owocnie. Na pewno będzie to czas odpoczynku. Jestem sam, będę łowił sam. Z tego, co patrzyłem na rezerwacji, dzisiaj w ogóle na łowisku będę w ogóle sam. Dwie następne doby stanowiska obok mojego, po prawej i po lewej stronie, też będą puste. Dopiero w środę mają się pojawić kolejni wędkarze. Więc naprawdę będzie to taka zasiadka w samotności. Zobaczymy. Na początku, po rozłożeniu stanowiska, przygotuję sobie zestawy. Na pewno będę musiał wiązać nowe przypony, bo te, które mam w piórniku, 30-centymetrowe, są zdecydowanie za krótkie. Woda jest mulista, więc trzeba robić długie przypony, gdzieś 40-45 cm. Więc sobie spokojnie przygotuję, wykorzystam ten czas, kiedy warunków dobrych nie ma do sądowania. Na pewno jestem ciekawy, jak ta woda wygląda, bo jeszcze nigdy tam nie byłem. Z internetu wiem, że na pewno będzie to łowienie w mule. Pierwszy raz w zasadzie będę miał doświadczenie z takim łowieniem, bo raczej łowiska, na których do tej pory bywałem, to było łowienie na twardym. Czas pokaże. Jakąś relację znam na pewno później, bo na razie. Zestawy wywiezione. W bólach, ale wywiezione. Przyjechałem. No musiałem troszeczkę poczekać. Tutaj były jakieś zawody. Opóźnienie było prawie 40 minut. Zanim wjechałem na stanowisko. Wiatr był przepotworny. Rozstawiłem namiot, łóżko, fotel. Zacząłem szykować zestawy. Cały czas wiało. Później zaczęło lać, mimo że nie było tego w zapowiedziach. Koło godziny 17 zrobiła się dziura w opadach. Pojawiło się błękitne niebo. Popłynąłem, posądowałem, wywiozłem zestawy. Ostatni zestaw niestety już wywoziłem w deszczu. Nie wiadomo skąd, kolejna chmura, urwanie nawet chmury. Niesamowity deszcz, siedzę w namiocie, wszystko mokre. Na szczęście w samochodzie mam jeszcze dwie kurtki przeciwdeszczowe. Przestanie padać, trzeba będzie sobie podmienić mokrą na suchą. Zestawy wiozłem pod krzaki. Dwa zestawy postawiłem przy krzakach, które należą do czwórki. Z racji tego, że jestem na łowisku sam,
trzecią wędkę wiozłem pod krzaki, te dalsze, które są przy szóstce. Dwa pierwsze zestawy, na jeden Monster Crab, drugi Squid Orange, a ten krzak na szóstce najdalej, tam poszedł ananas ze śliwką. Pod Amurka. Czwarty zestaw, bo tutaj można dokupić możliwość łowienia na cztery wędki. Czwarty zestaw postawiłem blisko grążeli na orzecha tygrysiego. Aczkolwiek chłopaki, którzy byli, mówili, że wszystkie ryby raczej z głębokiej wody. No ale nie chciałem wszystkich czterech wędek na głębokich stawiać. Postawiłem jedną bliżej. Czekam, aż przestanie padać. Muszę coś zjeść, bo jestem potwornie głodny. Przebrać się. No i co, czekamy na branie. Na razie. Jest godzina po wywiezieniu zestawów. Jest pierwsza ryba. Jestem szczęśliwy, bo to jest mój pierwszy w życiu amur. Waga 10,68 z workiem. Ile ryba naprawdę waży? Powiem wam, jak zważę worek. Ryba jest bardzo silna. Bardzo, bardzo silna. I bardzo żywa. Jest pierwszy amurek. Piękny. Jestem zadowolony. Ryba wzięła na Monster Crab'a. Muszę ją teraz wypuścić. Sprawia mi to ogromną radość. Za chwilę parę fotek z wypuszczenia ryby. Puszczenia amurka. Muszę się z tobą pożegnać. Tym razem karp. Bardzo, bardzo delikatne pikania. Około 10 minut brał. Nocna zmora. 12 kilo. Druga ryba,
odpoczynka. Przerwany sen, ale takie pobudki mogę mieć co noc. Rybkę wypuszczam i mam nadzieję do zobaczenia. Piękny puszyński grubasek. Jest. Może nie jest wielki, ale na pewno był bardzo, bardzo waleczny. Jak to bywa z tymi pełnołuskimi. Ładnie się rozstroszył. Wojownik. 6,5 kg, ale fajnie. Squid orange. Wypuszczam, czekam na następny. Właśnie zaczyna padać. Będę musiał poczekać z wypuską ręki, aż przestanie. Thank you.
skończyła. Smacznie sobie spałem. No i branie. Karp 10300. Nie jest to wielkolud, ale silny. Bardzo ładnie szedł. Nie musiałem po niego. Wydawało mi się, że nie będę musiał po niego wypływać. Jednak, jak to się okazało, w życiu bywa różnie. Na lewo od mojego stanowiska są grążele. Oczywiście kolega postanowił, że je odwiedzi. I musiałem po niego wypływać. Oczywiście już później hol z pontonu, bez żadnego problemu. Piękny ogon. Fajna rybka, 10300. Wypuszczam i czekam na większe. Rozpoczęła się czwarta doba mojej wyprawy. Przepraszam, trzecia doba mojej wyprawy. Także jeszcze dwie półmetek. No jest kolejna ryba na macie. Ryba 11 kilo. Może nie jest jakimś wielkim olbrzymem, ale silna. Silna, bardzo silna ryba, bardzo fajna. Bardzo, bardzo żywa. Ryba waży 11 kilo. Wzięła na to, co wszystkie dotychczasowe karpie, czyli kuleczka squid 18 mm, podbita popkiem squid orange też 18 mm. Zasypuję zestawy niezbyt bogato ilościowo, natomiast wrzucam tam dwie łyżki kukurydzy konserwowej, której można tutaj używać. Wrzucam dwie, trzy garście grubego peletu, garść drobnego peletu. Do tego daję tam około 30 kulek pociętych, oczywiście w tej samej nucie smakowej.
zalewam wszystko posterem, Sweet Orange, takim, taką porcję wrzucam w miejsce, gdzie obok kładę zestaw. Oczywiście daję PV-kę z tym samym, PV-ka tylko i wyłącznie po to, żeby w czasie opadania gdzieś się haczyk nie zaczepił. Póki co skuteczny plan. Zastanawiam się, czy któryś z pozostałych wędek też nie przemienić na Squid Orange, bo widać, że tylko to działa. Tą dobę trzecią podtrzymam jeszcze tak jak mam. Być może na czwartą zobaczę, jak będę z towarem stał, pozmieniam, może coś więcej się da. Czterodobowa zasiadka. Wyprawa była z jednej strony fajna, ale jestem zadowolony, a z drugiej strony czuję niedosyt. Jestem zadowolony zwłaszcza z pierwszej części wyprawy, kiedy w dwie pierwsze doby łowię amura pierwszego w życiu 9,15, później w nocy łowię karpę 12 kg, kolejny karp 10,300 i pełnouski 6,5 kg. No i zaczyna się druga część wyprawy, kolejne dwie doby, które dają mi zaraz na początku rybę 10,5. Myślę, będzie fajnie. Wieczorem przyszła straszna pompa, praktycznie wszystkie rzeczy mokre. Siedzę w namiocie, ostatnie suche ciuchy na plecach, w momencie odjazd. No, za bardziej zatroszczyłem się o siebie, ubrałem kurtkę przeciwdeszczową, zeszło to jakieś paręnaście sekund dłużej niż bym podszedł taki od razu z biegu. Nie chciałem po prostu zmoknąć i spać w mokrych ciuchach. Zacinam, czuję potężną rybę, potężną. Kij wygięty jak nigdy, no i ryba odjeżdża. Niestety zaparkowała w zaczepie. Decyduję się płynąć po nią. Powoli ponton wysuwam na wodę, odczepiam go. Gdzieś po drodze musiał się wytworzyć w czasie tych zmagań z pontonem luz, który spowodował, że ryba się wypięła. Jestem zły. Wywożę kolejny raz w to samo miejsce, mija 15 minut, kolejne branie, tym razem puste. No i zaczęła się seria pustych brań. Do końca wypracowałem jeszcze dwa brania, wszystkie były puste. Czyli reasumując, podczas tej czterodobowej wyprawy miałem 9 brań, z czego wyjąłem 5 ryb. No już powoli, jest 9 rano, na łowisku mogę być do 12, szykuję sobie śniadanko, wypiję kawę i zaczynam się pakować. Wędki oczywiście do końca zostają, jako je ostatnie ściągam. Jeśli by się coś wydarzyło, to oczywiście pokażę. Na razie.